Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 9. odcinku z serii z No Man's Sky od początku, świeży start, tak. Tak, właśnie. Przepraszam bardzo. Mówi do Was Crocs. I okej, lecimy dalej z naszą fabułą, zobaczmy co tam nam, co nam każe, co nam tu, co się tu dzieje. Dobrze, musimy odwiedzić kilka planet i zbudować wzmacniacze sygnału, aby triangulować swoją pozycję dla Artemis. Wsiadamy do swojego statku, no i wylatujemy, aby polecieć na planety i postawić wzmacniacz sygnału. Dobra, ta będzie niech pierwsza, niech ta będzie pierwsza. Żaliliście się w komentarzach. O, ktoś tam napisał, ale Kroksu, ale dłuższe odcinki. Oczywiście sobie żartuję, mogłyby być dłuższe, a to co piszecie, że one mogłyby być dłuższe, to jest dla mnie ogromny komplement, bo szczerze wam przyznam, myślałem, że nikogo to nie zainteresuje, regularnie robicie ponad 100 wyświetleń na takich odcinkach. Ja wiem, że z perspektywy dużych youtuberów jest to... nie jest to może jakoś tam dużo, ale dla mnie jest to ogromna liczba i mam nadzieję, że będziemy robić tych wyświetleń jeszcze więcej. Dobrze, nanorurki węglowe i blacha metalowa, wzmacniacz sygnału, wykrywanie sygnałów posterunku aktywne, trianguluj pozycję. Ok, trianguluj swoją pozycję, umieść pierwsze ogniwo, ok, pozycja zapytana, gotowość na kolejną lokalizację. To lecimy na kolejną lokalizację. Aha, i znaleziono odpowiednią pozycję do triangulacji. No to lecimy na kolejną planetę. No, wracając do tematu, bardzo wam dziękuję za te wszystkie fajne komentarze, które kierujecie w moim... kierujecie w moim kierunku, które komentują... Kurde no! Które zamieszczacie pod moimi odcinkami. To bardzo miłe, cieszę się też, że bardzo dużo osób, z mojej perspektywy dużo, bo dla innych może być to mało, przychodzi na moje streamy. To są takie momenty, w których sobie zdaję sprawę, że to ma sens i jest to warte tego, co tutaj robię. Pamiętajcie, że ja nie dostaję za to żadnych pieniążków, robię to za darmo, robię to z pasji, więc też proszę, aby oczekiwania były do tego dostosowane. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo muszę łączyć to ze swoją pracą zawodową i czasem nie jest to po prostu łatwe. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i będziecie wyrozumiali, jeżeli coś się nie pojawi albo... to nie jest kwestia, że ja teraz będę się usprawiedliwiał, bo może za chwilę coś się nie pojawi. Nie, to nie chodzi. Bardziej chcę być wobec was uczciwy, że tak się może też stać kiedyś. Okej. O mój Boże, ta planeta jest zła. Halo, halo. Tutaj mamy dane nawigacyjne. Jeszcze nie mamy dostępu do Atlas Passa, więc tam sobie nie wejdziemy. Czy coś tu jeszcze jest? Czy ten węgiel można stąd... Halo, węgiel. Tu jest terminal. Dobrze, podkleiliśmy sobie do terminala. 273873832327. Zaczyna się od 273. To powinno być od 8. Odkrywam miejsce wśród odległych gwiazd. Okej. Nie wiem, po co mi to miejsce i czy to będzie wykryto sygnał SOS. Możecie tam polecieć, nie ma problemu. Ale my musimy triangulować swoją pozycję dla Artemis. Tak też się stanie, dlatego postawimy tutaj jeszcze jeden wzmacniacz sygnału. Wzmacniacz sygnału. Okej. Trianguluj pozycję. Pozycja jest striangulowana. Okej, okay, gotowość na kolejną pozycję, czyli lecimy do ostatniego punktu. Co wy na to, żeby odwiedzić ten sygnał SOS, który nam się pojawił? Ja jestem za. Musimy kupić nowy statek. To jest zadanie, które czeka nas na najbliższe odcinki.
Aha, on leci sobie do planety. Coś się zbugowało? Nie wiem, co tu się wyprawia. Okej. Znaleziono odpowiednie miejsce. Dobra, najpierw do starożytnych ruin. Zobaczmy sobie te starożytne... Halo, halo. Zawsze przeskanujcie taki księżyc, bo on może być fajny, ten akurat nie jest fajny. Dobra, starożytne ruiny. W starożytnych ruinach raczej nic nie ma. Boże, ile tu jest fraktowców rozbitych? Już widzę trzeci rozbity fraktowiec. Mógłbym je lutować, ale ja leń jestem. No tak, w takich starożytnych ruinach znajdziecie co prawda kamienie wiedzy, ale nic poza tym. I znaleziono odpowiednie miejsce, to polećmy sobie do tego miejsca. Halo, halo, odpowiednie miejsce. Kurde. Dobra, jesteśmy przy odpowiednim miejscu do triangulacji kolejnej. Musimy sobie tylko wylądować. Tam jest kamień wiedzy. Oczywiście zapiszemy sobie pozycję. No i z tego zawsze jakieś nanity wpadną. Ok, i teraz tu zróbmy kolejny wzmacniacz sygnału. Cyk, cyk. Wybierz, trianguluj pozycję. Ok, a to co to jest? To jest posterunek. A to jest kolejny posterunek, który będziemy mogli odkryć co nieco. Mhm. 39908. Nie ma odpowiedzi. Zły kod wpisałem. No trudno. Ok, wróć w kosmos. Do tego będziemy potrzebowali nasz statek. Tu wracamy w kosmos. Jak gra każe. Ok, mamy wiadomość przychodzącą od Artemis. Podczas pierwszego lotu w niebiosa nie wiadomo było, czego się spodziewać. Piękna, tajemnicy, przygody, niebezpieczeństw. No, to jesteśmy, prawda? Idź do Holoterminusa, prześlij dane, znajdźmy się nawzajem, zakończ komunikację. Dobra, Holoterminus. Niech gra pokaże nam lokalizację Holoterminusa, bo szczerze wam przyznam, absolutnie nie mam pojęcia, gdzie to jest. Zlokalizuj... Aha. Musieliśmy wcisnąć C, żeby go zlokalizować. Wykryto Holoterminus. Gdzieś tutaj. To lecimy do Holoterminusa. Ok, docieramy powoli do Holoterminusa. Już go kojarzycie z poprzednich odcinków. Wylądujmy sobie. Gładko i łagodnie. Gładko i łagodnie. Good job. Ok, i wejdźmy sobie na górę. Hmm.
tu. Okej, okay, aktywujmy. O, terminus aktywowany. Aktywuj. Teraz ta kulka będzie wysłana o tam i ukaże nam się Artemis. Udało ci się dokonać triangulacji. Daj znać, gdy będzie można przesłać ci dane. Potwierdź. Doskonale, naprawdę do czegoś dochodzimy. Trzymaj się. Artemis przysyła pakiet danych. To mapa gwiezdna, pokazująca niebiosa wokół miejsca pobytu Artemis. Nie mam żadnego wyposażenia. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem nawet, jak długo tu tkwię. Czas na bardziej staroświeckie podejście. Szkicuję gwiazdy. Jeśli odwiedzisz stację kosmiczną, jej mieszkańcy na pewno rozpoznają układ gwiazd. Mój statek był w pobliżu, a więc musimy znajdować się gdzieś blisko. Przekażę ci sygnał ze swojego translatora, aby komunikacja z nim była możliwa. Musisz go najpierw wykalibrować, ale do tego potrzeba jedynie kilku słów. Okej. Okay. Powodzenia, może do zobaczenia wkrótce. Okej, okay, to był kontakt z Artemis. I dzięki niej odkryliśmy nową technologię, translator Artemis. Potrzebujemy jeden mikroprocesor i mieć do tego, żeby go zainstalować. Spadamy do statku, bo tutaj już burza szaleje. Twoje przeznaczenie tkwi w innym świecie, naciśnij X, aby zmienić galaktykę. Tak też się stanie, bo przekaż Nadzie wieści o Artemis, wywołaj anomalię z kosmosu przez szybkie menu. Okej, okay. To wracamy do anomalii, przekazujemy dane o Artemis, widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jak widzicie, już są gracze inni. To są inni gracze, którzy również są w anomalii. Wcześniej miałem internetu, więc trudno było mi ich zobaczyć. Teraz już widzicie, to każda ta kropka to jakiś gracz gdzieś sobie podróżujący. Istota kapłańska Nada. Dobrze, Nada zobaczył sygnał istota podróżująca przyjazda, czy udało ci się połączyć z Artemis. Opowiedz Nadzie o Artemis. Przyjazna istota Artemis chce się spotkać z innymi podróżnikami, ale oni... Najwyraźniej przyjazna istota Artemis zapomniała o Nadzie. Ciekawe. Dobrze jest jej pomagać istota podróżująca przyjazna, ale Nada zaleca ostrożność. Zapytaj, kim jest Artemis. Artemis była jest istotą podróżującą tak jak ty. Nadzie udało się zapewnić jej bezpieczeństwo. Znalazła się z Nadą. Ta istota może być istotą Artemis, ale w innej iteracji, innym sposobem na byt istoty Artemis. Albo to wszystko oszustwo. Wszechświat nie lubi naszego małego domu. Nie przyjmujemy jego zasad i za to nas karze. Okej. Okay. Dostaliśmy 80 nanitów. Porozmawiaj z Polo i innymi istotami na pokładzie anomalii. Polo dysponuje współrzędnymi czarnych dziur i stacji Atlasa. Podróżnicy Helios i Ares posiadają zapasy nanitów. Samotność wśród gwiazd. Wykalibruj translator. Tak też zrobimy. Potrzebujemy zarówno miedzi, jak i mikroprocesorów. To najłatwiejszym sposobem będzie po prostu odwiedzić kolejne stacje kosmiczne i być może zarobić troszeczkę więcej pieniędzy. To po pierwsze, a po drugie kupić drugi inny statek, bo już mnie ten nie chcę tym początkowym statkiem latać. Jak widzicie, tutaj statki latają przepiękne w anomalii. No i po drugie, po trzecie kupić też mikroprocesory i mieć, bo już nas stać na to, żeby tej miedzi nie wydobywać, tylko sobie ją po prostu kupić. Okej, okay, lecimy sobie do innego systemu. Ja zazwyczaj wybieram... Wykryto anomalię. Gdzieś tam daleko. Gdzieś nas tam chce prowadzić. Później sobie zobaczymy, co to jest. Gdzie on nas prowadzi? Gdzieś tutaj nas prowadzi. No dobra, ale mamy na początek, to już musimy, widzę, że paliwo w hipernapędzie uzupełnić, więc budujemy pojemnik. Teraz możemy sobie zbudować ogniwo warpowe, antymateria przede wszystkim. Jeszcze
Halo, halo. Nie można zbudować, brak komponentów. A czego ci brakuje, kolega? Metalu chromatycznego przede wszystkim. No, trudno się dziwić. Tego metalu chromatycznego mieliśmy już wcześniej mało. Dobra, w statku załadujmy sobie silnik. Halo, halo. Hipernapęd. Proszę bardzo. Teraz możemy odwiedzić inny system. Odnajdziemy się na stacji kosmicznej, posprzedajemy rzeczy, pokupujemy je na nowo. No, to jest korwaksowy, może być rozwinięty. Dobra. Doleciliśmy do kolejnego systemu. Nawet spotkała nas na początek ładna planeta tutaj. Co to jest za planeta? Napromieniona gamma planeta. Myślałem, że jest ładna. Nie jest ładna. Kokatau. Czekamy na naładowanie się skanera. I to jest pusty księżyc. Też nas to nie obchodzi. Tu gdzieś po lewej stronie jest stacja kosmiczna. Zadokujmy sobie na stacji kosmicznej. Okej, wysiadamy ze statku i tak jak wam pokazuję za każdym razem, ja robię pewien tour. O, zaliczono kamień milowy podróży. A co tam zaliczono za kamień milowy podróży? Włóczyki. Ileś tam przebyłem. Jednostek. Dobra, kolejne ulepszenie, czyli większy plecak. To nas bardzo interesuje za 40 tysięcy. Ty, ziomuś, nas nie interesujesz, ty też nas nie interesujesz, sprawdzamy jaka jest tutaj broń, jakie jest multinarzędzie, bardzo słabe, sprawdzamy czy są tutaj dane nawigacyjne, są, lecimy sobie do tego pomieszczenia, zbieramy sobie węgiel, halo, halo, aha, usiadłem sobie po prostu, just lay dead, okej, terminal galaktyczny. Sprzedajemy nasz kobalt. Odkupujemy nasz kobalt. Zarobiliśmy trochę pieniążków. Kupujemy cały tlen. Kupujemy jeden mikroprocesor. Czy ktoś tu ma mieć? Nie, ale słyszę, że przyleciał statek, który może ją mieć. Dobrze, kupmy pył ferytowy. I czysty feryt też możemy kupić. Zawsze się to wszystko przyda. Pamiętajcie, zawsze wszystko w tej grze się przyda. Słyszę statki, które przyleciały. Nawet ładny to jest statek. C15 plus 3. No nie jest to może jakaś rewelacja. Halo, halo, proszę nie uciekać. Pokaż mi, co masz. Kup przedmioty od formy życia. Przede wszystkim kupujecie od niego kobalt po obniżce. Możecie kupić od niego kolejny raz tlen. Możecie kupić od niego również... Już więcej nie możecie od niego kupić. A szkoda. Bo przydałby nam się metal chromatyczny. A od tych postaci można kupować metal chromatyczny. Co to jest? B22 plus 5. To już jest zdecydowanie lepszy statek niż nasz. Zobaczmy, ile on kosztuje. Złóż ofertę dotyczącą formy statku życia. Negocjuj cenę. Okej, jest to zdecydowanie lepszy statek niż nasz. Możemy sobie go zamienić. Usuńmy od razu z naszego obecnego statku wszystko, co możemy usunąć. To, co mogliśmy usunąć, bierzemy ze sobą. I wymieniamy, będzie taniej. Okej, i mamy nowy statek. Nie jest może jakiś piękny, ale on nie ma być na razie piękny, ma być funkcjonalny. Dobrze. Panie statek, a czy przy okazji nie zrobimy sobie takiego myku? No jasne, że sobie zrobimy. Mam zainstalowany translator Artemis, ale o tym, co stanie się dalej, dowiecie się z kolejnych odcinków z tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, komentarz dla statystyki, chociaż taktyczną kropę. No i subskrypcję, jeżeli wam się spodobało na tyle, żeby oglądać mnie dalej. Okej, bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.